Chodzę do domu. Jestem w korytarzu. Jestem w korytarzu. Szafka Gucia i Macia. Wchodzę do salonu. Wchodzę do salonu. Wejście do kuchni. Ojciec Bartka zawiódł go przed laty, porzucając rodzinę. Gucia Kojec. Nie funkcjonuje teraz, kiedy próbuje połączyć się z rodziną. Gucia Kojec. Matka wykazuje się chyba nieuzasadnionym salon, opisem, licząc na to, że coś z tej reaktywacji związku będzie. Rezultat jest taki, że Bartek nie ma oparcia w nikim z dorosłych. Nie wysłyszałem, że ludzie biorą narkotyki i to niszczy ich życie. No, Maksiu w salonie, na dywanie. Mojego najlepszego kolegę. To była masakra. No ale myślę, telewizja. Że udało się i znowu będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Bartka czeka teraz poważne zadanie. Leczenie z gablota nigdy nie jest łatwe. Z kryształami. Sprawy za handel narkotykami. Ale dobrze się stało, że chłopcy wskazali bilet. Drzwi zabytkowe. Byłoby dobrze. Teraz idę do kuchni. Kupy, a więc obserwując kuchnia. Bliscy ich przyjaciele pogrążają się w nałogu w tego rodzaju kłopotach. Szukały od razu bardzo zdecydowanej pomocy u specjalistów. Zawsze warto zacząć od wychowawcy lub od psychologa czy pedagoga szkolnego. Nie wolno się w tej sytuacji ułudzić, że tłumaczenie przyjacielowi sprawi, że przestanie ćwać. Buda Maksia. Maksia, kącik do jedzenia. Teraz wchodzę do mojej sypialni. Przejście boczne na zaplecze. Zdjęcia na ścianie. Wychodzę z pokoju. Naprzeciw widać kuchnię. Korytarz w stronę wyjścia. Pokój Rola. Rola. Dziękuję.
miejsce na komputer. Okno. I nowa szafa. Wychodzę z pokoju. Naprzeciw jest salon. Idę na zaplecze. Idę na zaplecze. Na końcu jest kuchnia. Idę na zaplecze. Korytarz na zapleczu. Szafki na spiżarkę. Kranik. Mały kranik. Szafka na zapasy. Toaleta. Toaleta. Korytarzyk się zakręca, jest drugie zaplecze, z której zrobiłam suszarkę i bibliotekę. Suszarka, biblioteka, wyjście zapasowe od tyłu. Okienko. I fotel. Wejście do pokoju, do mojej sypialni, od zaplecza. Wchodzę do łazienki. Dusz. Dusz. I moja ścianka, którą sama zrobiłam. Okienko w łazience. I wychodzę. I to by było wszystko. Jeszcze pójdę
na krzesełko do kuchni, gdzie najbardziej Maksiu mi towarzyszy w wizytacji domu. Pójdę do zaplecza. Zaplecza do kuchni. I na moje krzesełko, na którym najlepiej lubię siedzieć. To jest moje krzesełko. I widok z krzesełka do salonu i do telewizji. Mogę się kręcić na krzesełku. To jest mój codzienny widok.